Witam, przed nami kolejny Triple Changer. Tym razem jest to Astral Train. Należy do tego samej grupy co Blitzwing, czyli oprócz trybu robota posiada dwie inne formy. Ta figurka została przeze mnie odnowiona. Dostałem ją w dosyć złym, poobijanym stanie, także część farby jest odmalowana. To działko nie jest działkiem, które normalnie jest w zestawie. Należy ono do Devastatora, jednak jest bardzo podobne do tego, co mamy w oryginale, więc zazwyczaj pozuję go z tym działkiem. W razie go zabierzemy. Jak widzicie, Astral Train ma bardzo krótkie ramiona. Na pierwszych prototypach, jak i w katalogu, możemy widzieć, że te sekcje przesuwają się w dół i ramiona są dłuższe. Jak widać po budowie, wydaje się, że te ramiona mogą się przesunąć w dół, jednak w środku nie ma po prostu tego mechanizmu. Gdzieś po prostu na etapie masowej produkcji zostało to zaniechane, zapomniane, nie wiem, co się z tym stało. Jak widzicie, ta klatka piersiowa ta część jest wsunięta do środka i tak jest pokazany Blitzwing w serialu animowanym. Dokładnie z czymś takim. Jednak oficjalny wygląd figurki pokazuje tą część w ten sposób. Normalnie powinny być to naklejki, których niestety nie posiadam, więc... Ale i tak wolę jakby postawiać figurkę wedle tego, jak była pokazana w serialu. Jest dosyć luźny, ale wynika to po prostu z lat, które ma oraz z tego, że no, jak mówiłem, figurka była w bardzo złym stanie. Zamieńmy go może w pierwszy tryb, jako że skrzydła są już wysunięte. Niech to będzie forma latająca. Mamy ją wsiadamy tu. W tą stronę. Te części powinny wsuwać się o wiele lżej niż się wsuwają. Niestety musiałem to miejsce troszeczkę usztywnić, żeby nogi nie zsuwały się automatycznie podczas stania, co i tak teraz dzieje się czasami, jak widzimy, ta noga jest tak, wsuwa się. Staram się to z czasem jeszcze bardziej usztywnić, chociaż jest to i tak już dosyć sztywne, więc nie wiem, co dokładnie sprawia, że ta część się przesuwa. No, jak się już domyślacie, pewnie jego drugi tryb to wahadłowiec. Dobrze. Tak wygląda w trybie wahadłowca. W serialu, kiedy zmienia się w tą formę, jest tak duży, że może przewozić inne Decepticony w środku. Dosyć ładny wahadłowiec. Z metalowych części to mamy metalowe. Z tej strony zostało przeze mnie pomalowane czarną farbą, bo było zdarte do gołego metalu. Jego drugą formą jest... Swoją drogą, w drugiej formie także jest pokazane, że przewozi Decepticony, także wyraźnie zmienia swój rozmiar w serialu podczas zmian, co nie było rzadkością w serii. A oto jego druga forma, czyli lokomotywa. Dosyć ciekawe zastosowanie paneli. Jak mówiłem, ta figurka konkretna nie ma większości naklejek, więc jest dosyć goła. Tu mamy pomalowane różne szczegóły, jednak brakuje mu tutaj pewnych dodatków. Naklejki sporo dawały w serii G1. Także oto Astral Train. Kolejny z Triple Changerów. Trzecim jest Octane, którego także niedługo pokażę. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne.